Cześć ziomki, to ja Wojtas. Kolejny film z cyklu Jak Nie. Pamiętacie ten pistolet? To jest taki pistolet, który po prostu generalnie on czeka, żeby strzelać do osób, które generalnie bardzo łamią prawo gitarowe. Ja go tu kładę, on tu będzie patrolował. On tutaj ma oko, nawet tak już ustawiam, powiedzmy na... celownikiem tutaj w waszą stronę. Tu odsunę. Łyk jeszcze takiego hardkorowego trunku. Ja pierdolę, ale ostre. Dobra. Sprawdzam tylko jeszcze jedną rzecz. Spoko. No właśnie, jak nie grać akordów? Bo oczywiście jest mnóstwo różnego gadania, jak grać akordy, jak szybko grać, jak się nauczyć, jak łapać, jak zmieniać i tak dalej, i tak dalej. My tutaj powiemy sobie, jak na pewno nie grać akordów. To jest właśnie bardzo, bardzo ważna kwestia. Także tak. No, dość istotne jest to, że jak gramy akordy, musimy sobie wycelować palce na konkretne progi, no nie? I teraz tak, największym problemem jest to, żeby te palce sobie ułożyć, no nie? I teraz musimy tak się nauczyć grać akordy, żeby nie grać właśnie w ten sposób, że najpierw jak nie grać akordów? Nie kłaść tak, jeden palec, drugi, trzeci i wtedy dwóch. Nie? Palce muszą od razu lecieć bezpośrednio na struny. Czyli w ten sposób nie grać akordów. Nie grać. Aha, tu mam troszeczkę podawane. Nie grać na przykład. Kochani, nie grać na przykład w ten sposób, że na przykład łapiemy akordy tak, całą ręką. Tutaj i kciukiem i w ogóle ją wywalamy. Chyba, że to jest jakiś akord, który tak ma wyglądać, no nie? Ale generalnie właśnie nie grać w ten sposób. Nie trzymać łapki tutaj. Oczywiście są też akordy, w których się przyda tutaj przytłumienie, bo to jest kolejna rzecz, żeby nie wywalać kciuka. Bo na przykład mamy jakiś akord taki i generalnie on powinien być łapany tak, że kciuk jest z tyłu. Nie powinno się w zasadzie wywalać kciuka w akordach na przykład takich D, D-dur czy G. W akordzie G właściwie w ogóle nie jest potrzebny tutaj ten kciuk, żeby go tłumić, bo i tak naciskamy na trzecim progu palec. Czyli generalnie chodzi o to, żeby sobie tak łapać, żeby kciuk był z tyłu. Nie wywalać kciuka. No to jest, powiedzmy, najbardziej takie prawidłowe zachowanie, żeby nie wywalać go. Nie? W każdym razie, a ja mówię, jak nie trzymać, nie wywalać dziada. Nie naciskać tak, że po prostu celować i. To oczywiście wyćwiczymy, tylko tak ja zwracam uwagę, żeby w ten sposób nie grać. Tak samo na przykład, żeby nie grać, tutaj nie walić jakoś w ten sposób, prawda, ręką, ani w ten sposób nie grać. Nie mamy walenia jakiegoś. Tak samo na przykład tutaj piłowania. Też nie gramy w ten sposób ręką, tylko po prostu tak, jak będzie w innych filmikach podane, jak trzeba grać. Nie walimy tak, kurczę, nie czepiemy w ten sposób też, prawda, na ostro, ani nie walimy w jakimś miejscu takim generalnie trudnym technicznie. No, także no myślę, że tutaj akurat, zresztą fajna gitara, nie? Także myślę, że to są takie kilka takich uwag. Jak macie jeszcze jakieś, to oczywiście piszcie, bo ja bardzo chętnie je poczytam. A tymczasem borem lasem, na razie papatki.